Wtedy po prostu dlatego, że mając u siebie Szwajcarię i dopiero na samym końcu tych rozgrywek 21 listopada Holandię, drużyna NRD przy uzyskaniu jednego punktu na stadionie śląskim w Chorzowie ma szansę być mistrzem grupy. No ale, ale proszę Państwa, biało-czerwoni marzą o sukcesie, gdyż tylko sukces stwarza nam możliwość walczenia w Holandii i w razie zwycięstwa przedtem wysokiego nad Islandią, nawet remis, oczywiście mając na uwadze wszystkie te obliczenia, może stworzyć realne szanse mistrzostwa w grupie. Drużyna Niemieckiej Republiki Demokratycznej, znany nam doskonale zespół o znakomitym przygotowaniu kondycyjnym i taktycznym, już widzę w ustawieniu, cofnięta głęboko pod własne pole karne, będzie grała tym systemem, jak oglądamy w tej chwili. A więc 7, 8, 9 zawodników atakujących przed własnym polem karnym, nierzadko naszych zawodników i idący do przodu kontrą dwaj piłkarze, Riediger i świetny skrzydłowy Hoffmann, ale teraz polska reprezentacja. Ruszył Boniek, już jest Grzegorz Lato. Lato, lukę tam do Bonika. Nóg prawa strona, ręka, ale odwrotnie. Wydawało się, że ręką zagrał obrońca Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale była to ręka Polaka. Ponad 80 tysięcy widzów, sędzia Petrycz, znakomity zresztą arbiter, będę o nim przy okazji mówił, ale na razie, proszę Państwa, przyglądamy się ustawieniu. Drużyna Niemieckiej Republiki Demokratycznej teraz ataku jako ostatni przed Zygmuntem Kuklą Antoni Szymanowski. Zygmunt Kukla, pierwsze minuty szalenie denerwujące. No i ja tutaj muszę Państwa uprzedzić, nie spodziewam się jakiejś olśniewającej gry, jakichś nadzwyczajnych fajerwerków, chociaż w futbolu oczywiście nigdy nic nie wiadomo, ale spodziewam się szalenie twardej walki. No i spodziewam się, że te wyrobienie pozycji strzeleckich, choćby takie jak ta, Boniek, pole karne, faul przed linią polokarnego, że wyrobienie sobie takiej pozycji będzie ogromne, trudne. Bez wsparcia bocznych obrońców, tutaj w akcji brał udział przed chwilą piłkarz UKS-u Marek Dziuba, bez wsparcia właśnie bocznych obrońców i libero, mam na myśli Antoniego Szymanowskiego, tutaj może być to tak zwane przysłowiowe bicie głową w mur. Ale zaraz, proszę Państwa, Boniek i Ogaza blisko pola karnego i teraz idzie strzał, zablokowany strzał, jeszcze odbita piłka i takie sytuacje należy, takich sytuacji należy oczekiwać przez pełne 90 minut. No, marzeniem jest bramka w pierwszym okresie, wtedy drużyna Niemieckiej Republiki Demokratycznej marząca o remisie musiałaby się trochę odkryć. Idą nasi, prawa strona, walka między Wajze i między Terleckim, który z lewej strony zawędrował teraz na prawe skrzydło. Tak, tylko te częste zmiany, tylko w jakiś sposób wymanewrowanie przeciwnika może mieć rezultat. Ostatni. Werner z numerem 3. Rzut wolny dla zespołu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na polu karnym został Ogaza. Widzą go Państwo w okolicy bramkarza Grafentina. No, manewr dość prosty. Roman Ogaza, znający świetnie swoją rolę nowoczesnego środkowego napastnika, będzie nie tylko tym zawodnikiem, który ma strzelać bramki, ale będzie tym zawodnikiem, który będzie absorbował środkowego obrońcę Dernera, zawodnika o wyśmienitym strzale z dalszej odległości. Zawodnik oznaczony numerem 6. Zawodnik, który ma wzmocnić linie defensywne. Znany ze swojej ostrości w grze, ale jednocześnie i spokoju. Prawa strona, Leszek Lipka. Dublujący teraz na prawym skrzydle Grzegorza Latę. Jest Lipka, ale zabierają mu piłki. Właśnie Szubkazo, o którym mówiłem. Boniek, wejście w pole karne. Boniek, zbud na prawą nogę, zagranie nie dojdzie chyba. Wydawało się, że dojdzie Ogaza, że tam jeszcze dotknie tej piłki. Wcześniej jednak ubiegł go Wajze i groźny
dla zespołu polskiego. Bardzo szybko zrobił to Boniek. Gwizdek sędziego w momencie, kiedy drużyna NRD szła sześcioma zawodnikami od własnego pola karnego, nastąpił faul. Już piłka w grze, już idzie lewa strona, już Martin Hoffmann. Martin Hoffmann, szalenie szybki, niebezpieczny zawodnik. Hoffmann, wymiana piłek, środek. Niebezpieczna sytuacja, pole karne, strzał, Kukla broni. A więc, proszę Państwa, wszystko to, o czym wspominałem na początku, potwierdza się jak na dłoni. Głęboka defensywa, szybkie kontry, ale trzeba przyznać, że ten kontratak był przeprowadzony wyśmienicie. Hoffmann ociągał się, ociągał tutaj z lewej strony, czekał, aż podejdzie więcej zawodników, a potem wyłożenie tej piłki na prawą stronę, ale mieliśmy szczęście, był na miejscu. 5 tysięcy kibiców z Niemieckiej Republiki Demokratycznej przybyło, aby dopingować swych ulubieńców, no ale przewaga naszych kibiców ogromna. Prawa strona, Marek Dziuba. Szymanowski podszedł bliżej środka, jest w okolicy linii. Janas po prawej ręce ma Szymanowskiego. Pokazuje się Lipka. Lepszy w pojedynku o górną piłkę Weber. Szymanowski. Druga piłka i znów zablokowane to podanie przez Sznupkazę. Boniek. Janas, Boniek, Janas z lewej strony Rudy, mówiłem o tej współpracy bocznych obrońców, z lewej strony Terlecki, jest także Nawałka. A więc proszę Państwa, z tego, z czego się mogę zorientować w tej chwili, Grzegorz Lato, wiedzący już z góry, że Kisze będzie uprzykrzał mu życie od początku meczu, wędruje często do środka boiska, tam w okolice Brauera i Wajze. Natomiast jego miejsce zajmuje Leszek Lipka. Natomiast z drugiej strony już tutaj widzieliśmy Terleckiego na prawym skrzydle. Natomiast na jego miejsca, więc na lewą flankę, powędrował Nawałka dwukrotnie. Więc wszystko to całe ustawienie taktyczne zespołu polskiego idzie w kierunku rozrzedzenia defensywy Niemieckiej Republiki Demokratycznej i znalezienia luki w tym betonie. No ale trudna sztuka. Zespół Niemieckiej Republiki Demokratycznej i wszystkie kluby, w których grają ci znakomici piłkarze, mam tutaj na myśli Dynamo Drezno, Karlca i Ziena, no wielkie sławy na arenie klubowej, wiedzą, co to jest nowoczesny futbol i znakomicie wypełniają te role defensywne. Ale uwaga! Tu był jednak błąd. Był błąd defensywy NRD. Taki moment, gdzie piłka stała w środku, a trzej zawodnicy w jej okolicy i nie wiadomo było, kto ruszy do niej pierwszy. Wybicie na ruch. Drugi rzut rożny dla zespołu polskiego. Taka piłka, główką, przerzut. Tam wydawało się, że złapie tę piłkę na nogę w ostatniej chwili Dziuba. Nie udało się. Trzech zawodników NRD mamy już na połowie. Czterech, pięciu. Świetnie organizują tę kontrę. Weber. Narożnik pola karnego, gramy dalej, ostre wejście defensywy, nie przechwyciła linia ataku piłki, strzał z dalekiej odległości, dobry strzał, blisko bramki strzelał Lutz Lindemann, piłkarz, który w tym pierwszym meczu kwietniowym wygranym przez zespół Niemieckiej Republiki Demokratycznej, no był wyróżniający się. Spokój tylko. To jest żelazna zasada gry, no i oczywiście pełna koncentracja. Wojciech Rudy. Baza tam czatujący, jeszcze jest Rudy. Idzie zespół polski, Terlecki, Lato, Terlecki, gramy, Lato. Hoffmann głęboko operujący wrócił pod, własne pole karne. Odebraliśmy piłkę zawodnikom NRD. Szeroko tak jest i za mocno. Szeroko tak, ale tak mocno nie. Rzucają dość.
zebraliśmy się, obejrzeli. 10 minut gry minęło na Stadionie Śląskim. Mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy. Polska NRD 0-0. Brauer. Rüdiger. Lindemann. Bardzo groźna jest drużyna NRD w momencie, kiedy trzema, czterema zawodnikami podchodzi pod tę niekompletną defensywę polską. Lato w jednej linii, razem z nim Terlecki, pole karne, Ogaza, bramkarz Grapentin do strzału nie doszedł. Doskonale grający ostatnio Hans Ulrich Grapentin, 36-letni bramkarz niemieckiej Republiki Demokratycznej i piłka Polska, Polska na trybunach. Paweł Janas, Dziuba, blisko niego Lipka, ale Hoffmann teraz razem z Rüdigerem, z środkowym napastnikiem, a więc ta para uzupełniona Weberem, oznaczonym na plecach numerem 7, absorbuje linie defensywne. Nie mamy tam możliwości przejść do ataku. Przede wszystkim mam na myśli Antoniego Szymanowskiego. I krótkie teraz zagranie. Odebranie piłki. Jesteśmy na połowie drużyny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Mamy teraz szansę. Wojciech Rudy, przydałoby się długie podanie. Idzie długie podanie. No, Ogaza. Po prawej stronie nie ma nikogo. Grzegorz Lato. Mówiłem o tym, często wędruje do środka, ale jednak Lipka w momencie, kiedy Laty nie ma na prawym skrzydle, on musi być tak, jak jest w tej chwili, ale go nie widzą zawodnicy polscy. Teraz dopiero Dziuba, prosto przed nim bramkarz. No, gwizdek sędziego, faulowany bramkarz. Szansa była ogromna, ale pan Petrich, angielski arbiter, nakazuje, że rozpoczną goście grę z własnego pola karnego. Sytuację więc stwarzamy, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, wszystko to w tych 12 minutach gry po takich wrzutkach w stylu angielskim na pole karne drużyny NRD. Z akcji po ziemi nic nam się nie udało, aby powiedzmy któryś z naszych zawodników doszedł. Jego dwóch zawodników NRD. Lato, przy nim Kisze. Nawałka. Na wysokości pola karnego. Rzucać będzie Leszek Lipka. Wielce utalentowany piłkarz krakowskiej Wisły. Rzut Grzegorz Lato. Za plecami oczywiście Kisze. Terlecki tam. Boniek. Terlecki, Rudy, strzał po ziemi, no, proszę Państwa, groźna sytuacja, Grapentin, nogami. Odbił Grapentin piłkę, która szła w kierunku opuszczonej świątyni. Jeszcze tam któryś z zawodników NRD, mam na myśli defensywę, leżał odbita piłka. Głową przez siebie Lato, wybił Kiszę, wysoko, daleko. Powrót naszej drużyny. No, mamy na ekranie Leszka Lipkę, obok Zbigniew Boniek, mignął nam Marek Dziuba. Bardzo nam się podoba w tej chwili gra prawego obrońcy polskiej drużyny. Marek Dziuba właściwie jest w nieustannym ataku. Bierze się to stąd, że absorbuje Kiszego Grzegorz Lato, zdają się już od lat na pamięć. No i stwarza to jednak możliwości manewru tutaj z prawej strony, ale z kolei należy uważać, bo Hoffmann i Rüdiger to bardzo groźni zawodnicy, a także Weber. Drużyna NRD blisko naszego pola karnego. Przechwycona piłka. Rozpoczynamy tym atakiem pozycyjnym. Wolno, wolno. Na razie piłka przesuwa się od jednego do drugiego. Wojciech Rudy z lewej strony. Nawałka. Przed nim Terlecki. Terlecki. Dwóch zawodników NRD. Od jednego odbita piłka. Był to Hefner i wrzucamy daleko od naszego stanowiska. Za mocno i kolejny rzut narożny. Trzeci
sytuacji rzut rożny. I zawodników polskich, cały zespół NRD, podkręcona piłka głową, strzelał. Chyba Leszek Lipka, piłka jednak minęła bramkę. Bo nie, minęła bramkę. 15 minut gry na Stadionie Śląskim, nadal bez bramek. No i tak mniej więcej będzie wyglądał przebieg tej gry, proszę Państwa. Przy czym no, nasi zawodnicy muszą odpowiednio regulować to tempo, bo jeśli się tak będą szarpali tymi nieustannymi wrzutkami i tymi atakami, no sił może nie starczyć drużyna NRD. Jeszcze raz podkreślam, znana jest z wybornej kondycji. Szybkość też do Weber, lewa strona, Weber, pięciu, sześciu zawodników teraz NRD. Mamy już z numerem 2 Kiszę. Już jest Derner blisko pod naszym polem karnym, groźnie. Chytry strzał. No i trzeba przyznać, że zawodnicy NRD próbują strzelać. Robił to Lutz Lindemann. Szalona rutyna. Mam na myśli drużynę Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Weber 28 razy w reprezentacji. Hefner 41. Kisze 55. Weise 77. To o wszystkim świadczy. Rutyna, doświadczenie. Tu nikomu się głowa ze strachu nie spoci. I konsekwencja, wyśmienita taktyka. I prowadzenie tej myśli taktycznej od początku do końca. Tylko gol, tylko gol. Ogaza. Grafen. I tam jeszcze próbujący atakować z lewej strony. Który by przechwycił tę piłkę. Idzie więc jeden stoper NRD, drugi, groźna sytuacja. No i jeszcze raz podkreślam, baczność ogromną muszą wykazać nasze linie defensywne, jako że opanowanie piłki, strzał z dystansu, wszystkie te cechy nowoczesnego piłkarza posiada każdy zawodnik Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I wspaniała organizacja gry w defensywie. Teraz dwójką, ale z tyłu za plecami już jest trzech, czterech zawodników. Piłka odbita i rzut rożny dla drużyny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Roman Ogaza, przy nim dwóch stoperów, przy Grześku Lacie Kisze, a reszta jednak w okolicy naszego pola karnego. Sześciu polskich obrońców, siedmiu, czterech zawodników NRD i przed linią pola karnego też dwóch. Uwaga! Rzut rożny, pierwszy dla drużyny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Głowa do Riedigera. Odbita piłka, teraz Lato. Boniek. Boniek. Prawa strona. Tuż przy linii złapana piłka, wysokość pola karnego, czekamy na dośrodkowanie, zwód na prawą nogę, ale mówiłem o tej klasie linii defensywnych drużyny NRD. Kawałek dalej? Nie. Faul. No. Pan Petryk podbiegł do Bonika. Ustawiona, rozpoczną zawodnicy NRD. Na lewo, Smutkarzy. I znów faul. Dziwa Antoni Szymanowski. Zawodnicy NRD też lepsi. Mam na myśli przede wszystkim linie defensywne. Out. Nie. Faulował Hefner. Reinhard Hefner. Rzut wolny dla zespołu polskiego. Marek Dziuba.
przez strzał mocnego obrońcy Zagłębia Sosnowiec, Wojciecha Rudego, który rozgrywa po raz 27 mecz reprezentacji. Liczy 27 lat. Gra. 20 minut gry minęło na stadionie śląskim. Nadal bez upragnionej bramki dla biało-czerwonych. Ogaza zagrał dobrze do tyłu, ale nie było nikogo, kto by z tyłu nadbiegł i tę piłkę skierował w okolice Grapendina. Szymanowski, bardzo dobre wycofanie piłki do tyłu. Rudy. Lato. Lato wyśmienicie pilnowany przez Kiszego. Szymanowski. Staramy się zdobyć tę przewagę liczebną na połowie przeciwnika, ale drużyna NRD, jak Państwo już nie pierwszy raz widzą, wybija te piłki, kiedy jest groźna sytuacja na aut, nie bacząc na piękno gry. Wymiana piłek. Rudy teraz ślizgiem wszedł. Nawałka tam próbuje ratować sytuację. Mamy piłkę, ale znów zablokowany strzał i znów odbita piłka do środka. Hoffmann i Riediger bez przerwy w okolicach pola karnego. Kopnięty był bok. Nie przerwał się bok. Weber. Prawa strona. Hefner. Zawodnicy NRD pięknie rozciągają grę. Prawa strona. Brauer. Obok. No, ale tych strzałów z dalekiego dystansu zawodnicy NRD oddali bardzo dużo. Włączył się do akcji Derner, nie bacząc, że tam Ogaza jest bez przerwy w okolicach obu stoperów. No, ale ta wędrówka nastąpiła dlatego, że miejsce Dernera zajął inny zawodnik NRD. I to jest to w defensywie zawodników NRD znakomite. Ta wspaniała współpraca. Ogaza. Nie dał rady. Hoffmann. Szymanowski. Janas. Janas. Pozycji. Lipka po prawej stronie. Proszę zwrócić uwagę na sytuację, o kiedy zawodnik Polski wyskakuje do główki. Zwykle w tym powietrznym pojedynku jest dwóch, trzech zawodników. Lato. Ogaza tam. Trzech zawodników NRD. Jeszcze raz Lato. I wybicie piłki. I tak to już, proszę Państwa, bez przesady trwa 24 minuty. Faulowany w środku boiska zawodnicy gości. Z lewej strony. Rozpoczyna Derner. Lindemann, Brauer, Hoffmann, bliskość pole karne, Martin Hoffmann, plecy Marka Dziuby, ale teraz podchodzi znów Derner. Jeszcze raz sytuacja, nasi próbują złapać piłkarzy NRD na offside, uciekają, Hoffmann, no i teraz szansa, proszę Państwa, wchodzi Ogaza po prawej stronie, bo
Koniec, niecelna piłka. Nie udało się to podobnie Leszkownicy. Pisze. Szlipkarze. I w środek bardzo niebezpiecznie. Riediger. Nie było bliska sędziego. Cudem dosłownie, proszę Państwa, powróciliśmy z dalekiej podróży, bo to była sytuacja, gdyby nie zachował się wyśmienicie Zygmunt Kukla, byłby gol dla drużyny niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wszedł w środek między dwóch naszych obrońców, bardzo odważnie Hans-Jürgen Riediger i było, widzieli Państwo, szalenie niebezpieczne. Rzut wolny dla zespołu polskiego. Odległość do linii, która początkuje pole karne, dość spora, 20 metrów. Już piłka ustawiona. Zawodników NRD nie dotknął tej piłki, więc rzutu prostego nie ma. Riediger przed nim po prawej stronie, Brauer. Gwizdek sędziego i będzie żółta kartka. Żółtą kartkę otrzymuje chyba Zbigniew Boniek. Sędzia Petrycz zapisuje nazwisko naszego piłkarza. Rzut wolny dla drużyny NRD. Mur nie jest najlepiej ustawiony. Na mój gust trochę za luźny. Teraz dopiero tam za mało zawodników. Jest Derner, jest Hoffmann. Riediger, Kukla. Pisze. Pogaza, Weber i Weisse, a po lewej stronie Brauer, debiutujący, piłka szkalca i wie. I sytuacja, którą oglądaliśmy przed chwilą w okolicach polskiego pola karnego, już dziwnie wolnie ustawia piłkę, jest obok Grzesiek Lato. W mur tam idzie Roman Ogaza. Mur zawodników NRD liczniejszy. Boniek. Strzał. Lato. No i już zagęszczenie. Tak ogromne, że nie ma gdzie tej piłki skierować. Podkręcona piłka. Terlecki. Lewa strona. Nawałka. Wybicie piłki w przód. Rudy. Czekamy na długie podanie, idzie na prawo. Aut obok chorągiewki. Rzucamy piłkę, wysokość pola karnego. Polska nadal na trybunach, ale nadal bez bramy. Leszek Lipka. Blisko Zuba. Lipka. Za nisko. Za nisko do najbliżej stojącego piłkarza NRD, który bez trudu tę piłkę wybił. A więc plan Georga Buschnera na razie realizowany jest bezbłędnie. Mam na myśli drużynę niemieckiej Republiki Demokratycznej. No, ale przewidywaliśmy, że tak mniej więcej będzie wyglądała ta gra. Leszek Lipka. Boniek. Boniek, Terlecki. No, w tych pojedynkach główkowych w powietrzu Terlecki ma niewielkie szanse. Nawałka. Teraz Terlecki ściąga na siebie dwóch zawodników. Wymiana z Wojtkiem Rudym. Rudy do środka, do linii pola karnego. Nie wyjdzie. Lato.
pleca. Wysokość pola karnego. Zablokowane dośrodkowanie Stanisława Terleckiego. I już, proszę Państwa, Effner. Czekający, dryblujący. Oczywiście w pojedynkę nic nie zdziała, a więc czeka, aż podejdą koledzy. Idą w sukurs. Teraz jest Lindemann, Weber. Weber przy piłce. Brauer. Każda akcja w tych 30 minutach gry, bo tyle upłynęło, każda akcja drużyny Niemieckiej Republiki Demokratycznej kończy się strzałami z dystansu, obok, no a w trzech wypadkach znakomicie popisał się polski bramkarz. Szymanos, jedyny wolny, jedyny zawodnik, którego nie filmują, podobnie jak Janas. No ale to są obrońcy, którzy jednak widzą, co się dzieje. Mam na myśli tych wysuniętych do przodu napastników drużyny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nie mogą już. Terlecki, strzał, Grapentin, Lato i jeszcze raz Grapentin. A proszę Państwa, z lewej strony tam po wymianie piłek między Terleckim i Bońkiem zaskakujący strzał oddał jednak jako ostatni zbitny, obroniony przez wysokiego bramkarza. Bez bramek na Stadionie Śląskim. Janas, Rudy, Polini, Terlecki. Terlecki idzie, Rajt teraz lewą stroną, ma po prawej ręce Latę, ale wybrał akurat Weisse. Rzucają piłkę na boisko zawodnicy NRD. No nie mogą nasi zawodnicy jak na razie znaleźć lekarstwa na tę skomasowaną obronę Niemieckiej Republiki Demokratycznej. No być może, że w miarę upływu czasu ci obrońcy Niemieckiej Republiki Demokratycznej wspomagani przez pomocników już nie będą tak wysoko skakali, już nie będą się tak żwawo poruszali w okolicach pola karnego i może ta przewaga drużyny polskiej przyniesie rezultat. Na razie Lato. Jest tam Lipka. Lipka i z lewej strony strzał Lipki. Grapentin. Wyśmienity strzał i znakomita obrona. Rzut rożny. Tak jest. Nie bać się strzałów również z dystansu. Leszek Lipka. Ryk na trybunach się wzmaga. Trzymamy w kleszczach piłkarzy NRD, ale bramek nadal nie ma. I znów wybicie głową piłki. Rudy słusznie wycofał tę piłkę. Szymanowski. Troszeczkę się zawodnicy NRD rozrzedzili w tych szeregach. Dośrodkowanie bardzo głębokie. Lato. Terlecki. Szutek. Coś niesamowitego. Strzał Terleckiego tak jak gdyby od niechcenia za linii pola karnego. Grapentin zdumiony, jak zahypnotyzowany, stał przy lewym słupku, ale piłka jednak nie uderzyła w zewnętrzną część słupka, tak jak chociażby w Szwajcarii pamiętne strzały Stanisława Terleckiego, lecz wyszła w pole. Boniek, Lato. Taki moment 3-4 minuty temu, że Szymanowski zapędził się z piłką daleko, pod bramkę. Jeszcze raz podkreślam, że ten libero, jaką funkcję pełni Szymanowski, ma dużo swobody. Teraz mają swobodę zawodnicy NRD. Prawa strona, Riediger wchodzi w pole karne, nikt go nie atakuje, no co się dzieje, tam strzał Kukla. Cudownie, cudownie Zygmunt Kukla. Nadzwyczajna interwencja, a krzyknąłem, co się dzieje. Ten Riediger, no, sieje tam ogromny popłoch w liniach defensywnych zawodników polskich. Zygmunt Kukla, 21-letni piłkarz Stali Mielec.
doskonałe cztery interwencje, no ale proszę Państwa, posiadamy przewagę, a właściwie takie doskonałe sytuacje trzy aż stworzyli sobie piłkarze niemieckiej Republiki Demokratycznej. I to jest przerażające, bo nie można angażować wszystkich zawodników do tego frontalnego natarcia. Trzeba pamiętać również o własnej bramce. Stanisław Terlecki przyjął tę piłkę na głowę, pomagał sobie inną częścią ciała, tak bym to określił, i rozpoczyna Weber. Zabrał piłkę. Przy linii szalona walka. Faulowany Roman Ogaza. Walczył do końca przy tej linii i żółta kartka dla Weisse. Boniek żółta, Weisse żółta. Rzut wolny dla zespołu polskiego. Zbigniew Boniek ponad zawodnikami i wydawało się, że Ogaza dojdzie do tej piłki. Jeszcze strzał znakomity Wojciecha Rudego. No. Niewątpliwie Wojciech Rudy, którego oglądają Państwo na ekranach, oddał poza Bońkiem, gdzie tam Grapentyn wybił tę piłkę, o właśnie, najlepsze dwa strzały z dalszej odległości, tuż przy spojeniu słupka i poprzeczki. Wojciech Rudy, a to już doskonały, opanowany, rutynowany Grapentyn. Ma ze świetnego zespołu Karlca i Ziena. Piłka poza boiskiem. 37 minut gry, 0-0. Brauer, Riediger do środka, Szymanowski. I w przodzie sytuacja bez zmian. Trójka Polaków, czwórka obrońców Niemieckiej Republiki Demokratycznej i po utracie piłki cały zespół natychmiast wraca na własną połowę. Janas. Szymanowski w przodzie. Janas. Janas, piłka z Legii. Dobre mecze ostatnio. Pierwsze jego wyjście do przodu, strzał z dystansu. Lato, Ogaza, Terlecki, Boniek w przodzie. Podejmują, jak Państwo zauważyli, ci wysunięci do przodu walki, nie idą do przodu, nie atakują. Czyhają tylko na sytuację od taką jak ta, aby jednak trzema, czterema zawodnikami przejść do przodu. Na wałkach. Nie dał rady. Znów jesteśmy z piłką na naszej połowie. Lato i Kisze przy nim. Patrzę teraz na prawo. Derner. Wspaniale głową tam zastopował tę piłkę. Terlecki. Nie udają mu się te zwody po prostu dlatego, że piłkarze NRD znakomicie grają ślizgami. Operują świetnie jedną, drugą nogą i ciężko. Boniek. Lato. Dziuba. Lato. Jeszcze Grzesiek Lato. No wejście odważne, strzał lewą nogą, odbita ta piłka i już ją Kisze wali byle dalej przed siebie. Hoffmann, Riediger. Wszystko na połowie. Boniek. Jeszcze Boniek. Pole karne. Przewraca się Boniek. Terlecki. Lipka. Boniek. I na prawej stronie Kisze. Polacy. Nie?
czy sędzia główny zadecydował. Szkoda, że nie wcześniej, 5 minut do zakończenia pierwszej połowy. Faul blisko narożnika pola karnego. Leszek Glitka, cały zespół NRD. 7 Polaków, Lipka. Zamieszanie, Grzegorz Lato, strzał, odbita piłka tam jeszcze chyba od obrońcy, tak jest. I po nodze, jak się to określa, wychodzi wysoko ponad poprzeczkę. Grzegorz Lato, 40 bramek w reprezentacji. Wysoko. Jednak zawsze wcześniej tej piłki dopadają w powietrzu obrońcy NRD. I 0-0 nadal. 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Próby rozerwania tej defensywy, ale proszę zwrócić uwagę, świetne uderzenie, doskonała gra w powietrzu defensywy Niemieckiej Republiki Demokratycznej i przejście natychmiast do ataku, bardzo groźnie tam. Jeszcze nie koniec tej akcji, dośrodkowanie i gol. Nie, proszę Państwa, całe szczęście, że nie tą częścią stopy, nie zewnętrznym, tylko wewnętrznym podbiciem gdzieś zahaczył Hoffman tę piłkę i ta piłka nie przeszła światło bramki. Zaskoczonego Kukli, który nie bardzo wiedział, przy którym słupku stać, bo szybka nastąpiła ekspedycja tej piłki z prawej strony. Niebezpiecznie igrał. Śrubka. Gaza ani razu jeszcze do tej pory nie doszedł do pozycji strzeleckiej. Tam jest maltretowany przez obu środkowych obrońców. Przewraca się, absorbuje swoją ruchliwością na polu karnym, ale na razie ani razu mu się nie udało. No teraz szansa. Janas tam podszedł pod pole karne. Mówiło się, że w tych stałych fragmentach gry każdy z środkowych musi podejść, aby ewentualnie wspomóc swym wzrostem przy rogach, przy rzutach wolnych, przy tych górnych piłkach napastników i zawodników drugiej linii. Bez rezultatu. 0-0. I rozpaczliwa próba rozerwania nadal tego betonu. Szymanowski. Janus. A w przodzie nadal te duety, te pary. Krok, krok. Chodzący zawodnik za zawodnikiem. Jeszcze 2 minuty i bez bramy. Ciężko będzie znaleźć lekarstwo na strzelenie chociażby tej jednej, jedynej bramki. Mówię o tej jednej bramce dla zespołu polskiego, no bo jeśli zawodnicy NRD, Kawałka, wygrał pojedynek, ale podanie niecelne. Jeśli zawodnicy NRD, zresztą widać to po ustawieniu, przyjechali, aby zdobyć ten jeden, jedyny punkt na Stadionie Śląskim, przystanie 1-0 dla zespołu polskiego, może pójdą, te, no co ja mówię, pójdą, no na razie trzeba strzelić tę bramkę. Lato, Głupka! Fantastyczna parada, znakomity strzał głową Grzegorza Laty i wyśmienicie spod poprzeczki wygarnął tą piłkę. Grafentyn, rzut rożny dla zespołu polskiego, sekundy do zakończenia pierwszej połowy, no teraz, teraz albo w drugiej połowie. I dwójką idą zawodnicy NRD. Ślisk Rudego, gwizdek sędziego, rzut wolny dla zespołu NRD. I proszę Państwa, lada moment, gwizdek kończący pierwszą połowę meczu Polska NRD na Stadionie Śląskim, 0-0, a więc Kuschnerowi, który przez 10 lat prowadzi zespół Niemieckiej Republiki Demokratycznej, na razie udaje się ten plan maksimum, tak bym to określił. Akcja prawą stroną, Brauer,
koniec pierwszej połowy. Pan Petrycz, znakomity arbiter z Anglii, kończy pierwsze 45 minut. Oto właśnie strzał głową. Znacz i proszę Państwa, znów 45 minut nerwów. Gra nie jest piękna. Walka o każdy metr, o każdą piłkę. Rozpoczęli. Nacieramy. Lewa strona. Boniek, Lato. Ucieka piłka, poza boisko, wybijać będzie Grafenki. W pierwszej połowie, jeszcze raz podkreślam, miało następować to rozrzedzanie defensywy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wszystkie te manewry z krosami, raptownymi uderzeniami na lewą, na lewą, na prawą stronę. Ale mimo wszystko większość akcji prowadzona była środkiem. Tak, ciężka to sprawa. Lato. Jest Lato. Ściąga na siebie Kiszego. Chociaż niepotrzebnie, bo Kisze za nim jak cień. Dośrodkowanie. I wraca teraz Terlecki. Udało się. Rudy. Na prawo. Głowa. Grzegorz Lato. Derner. Jeszcze tam z drugiej linii próbujemy złapać tę piłkę. Nie udało się. Rydiger. Szymanowski. Janas. Rudy. Jeszcze raz Rudy. Rudy blisko pole karne. Strzał prawą nogą. Nadzwyczajny strzał prawą nogą. Teraz Boniek, ale nie udało się znaleźć paru centymetrów, żeby uderzyć tę piłkę. Kisze. Lindemann. W środku boiska. Przytrzymanie piłki teraz. Werner. Rydiger i Hoffmann. Luka, daleki strzał ponad bramkę. A więc proszę Państwa, początek tej drugiej połowy znakomity dzięki świetnym akcjom, dwóm akcjom Wojciecha Rudego. Wykazał wspaniałą dyspozycję po tym właśnie strzale. No ale zdaje się, że nie o to chodziło. W każdym razie po takiej akcji pod polem karnym bramkarz NRD Grafenwöhr. Bardzo mocny punkt zespołu. Kapitan zespołu polskiego Antoni Szymanowski idzie. No teraz ma więcej miejsca. Jeszcze. Za mocno chyba. Złapana piłka. No być może, że będą mieli kibice pretensje do zawodnika, który tam z lewej strony uderzał tę piłkę. To był Adam Nawałka. Widzą go Państwo na ekranie. Było to nie podanie, ale strzał wzdłuż bramki. Bardzo to dobra była decyzja. Tam trzeba było nastawić głowę. Nie znalazł się jednak żaden z naszych zawodników. Przyspieszyliśmy chyba trochę grę. Tak mi się wydaje. Liczę, że zespół NRD jakieś 20 minut, jeśli rezultat będzie 0-0, kompletnie cofnie się na własne pole karne. Na razie kontrują. Gwizdek. Pan Petrycz prowadzi spotkanie. Przypominam, arbiter z Anglii razem ze swoimi rodakami Page i Richardsonem. Lindemann, Weber. Lato. Ogaza. Weisse. Nie udał się wślizg. Czterech zawodników mają piłkarze NRD. I tak to było do przerwy. Strzały z dalekiej odległości piłkarze NRD. Terlecki.
Pałka z lewej strony Rudy. Komentarz zbyteczny. Podawał Adam Nawałka. Każda strata piłki. Nie muszę Państwu mówić, to z ogromnym trudem wywalczenie znów pozycji do ataku. Lindemann. Rüdiger. Weber. Rüdiger. Obok. Werner. O tym piłkarzu mówiłem właściwie od początku spotkania. Werner, 28-letni, 58 występ w reprezentacji, znakomity obrońca, który w tych pierwszych 5 minutach drugiej połowy odbył pierwszą wędrówkę pod nasze pole karne, ale za to strzał był wyśmienity. Terlecki, pole karne, Terlecki. Nie ma nikogo tam po prawej stronie, nadal Terlecki. Teraz strzał prawej noga. Leszek Lipka. W pierwszej połowie kilka wyśmienitych akcji piłkarza krakowskiej Wisły. Jeszcze raz. O! Lato. I tutaj na prawej stronie nie było nikogo. Akcja świetna po strzale Wojciecha Rudego. Najgroźniejsza sytuacja, no ale to już w tych 5 minutach więcej sytuacji, 3 chyba, niż w 30 minutach pierwszej połowy. Może szczęście uśmiechnie się do nas. Może piłkarze NRD popełnią jakiś błąd. Szybciej wędruje piłka między polskimi zawodnikami. Teraz idzie na lewą stronę Terlecki. Terlecki i obok słupka. Ale obok słupka strzał Grzegorza Laty. A wydawało się, że jednak piłkarz NRD tam kieruje poza boisko piłkę. Świetna akcja, szybkość dobra i jednak lata. Podkreślałem szybkość podawań tej piłki. Trudniejsza do przechwycenia przez przeciwnika jak wolne podanie na dobieg. Nie ma autu, jest rzut wolny. Tak, piłkarze NRD. Trójkę ich w okolicach pola karnego. Z lewej strony Weisse. Przerzut na prawą stronę. Szymanowski. Niebezpiecznie. Ale właśnie te piłki z głębi pola, przechwycone przez Polaków, z reguły po podaniu wędrują pod nogi piłkarzy NRD. No i teraz ich chwilowa przewaga. Przodzie nadal Roman Ogada, przy nim Derner i Weisse. Wysokość pola karnego zespołu polskiego. Schnupphase. Rüdiger. No. Wybicie piłki. Czekający na błąd Lindemann. Boniek. Nie przeszkodził sędzia, nie przerwał gry. Leszek Lipka. Ajejej. Janas. Rüdiger. Faulowany Polak. Odpychał zawodnik NRD rękami. Terlecki z tyłu. Rudy. Ogada. Ogada. Au. Rzucenie piłki na wysokości pola karnego. 0-0. 9 minuta gry drugiej połowy na Stadionie Śląskim. 7 Polaków na polu karnym. Długie wrzucenie piłki. Zderzyli się dwaj piłkarze NRD, ale trzeci podbieg wybił na róg. I mamy rzut rożny dla zespołu polskiego. W tym spotkaniu.
Rudy strzelał, wycofanie piłki. I znów odbita tam głową od któregoś zawodników NRD. I Rüdiger. Z boku wrzucać będą piłkarze NRD. A więc po pięciu pierwszych minutach szalenie obiecujących zawodnicy NRD jak gdyby uporządkowali grę w swych liniach defensywnych, które trochę trzeszczały pod naporem bardzo szybkich 4-5 ataków w momencie, kiedy pan Katrycz dał bliskim znać na rozpoczęcie drugiej części meczu. No i teraz znów przyjdzie nam odrabiać tracone metry. Jeszcze raz debiutujący w drużynie reprezentacyjnej Brauer, Rudy, Terlecki, Szymanowski. Bardzo mi się podobają te rajdy kapitana zespołu polskiego. Antoni Szymanowski, Terlecki, z lewej strony Rudy. Rudy blisko narożnik pola karnego. Ruch albo aut boczny. Jednak aut boczny, Wojciech Rudy. Terlecki, Szymanowski po prawej stronie wolny, Rudy, Terlecki i po prawej stronie tam też wolny zawodnik. No, nie najlepiej współpracuje tutaj ta lewa strona z prawą. Słusznie też podenerwowany Boniek pokazuje, gdzie tę piłkę należy centrować. Sztuczki techniczne, driblingi po lewej stronie, mam na myśli Stanisława Terleckiego, nie mają tutaj dzisiaj wielkiej szansy. Kontuzja zawodnika NRD, po prostu dlatego, że piłkarze NRD chodzą szalenie ostro, ślizgami atakują, poza tym znakomicie uzupełniają się, kiedy Terlecki nawet przejdzie jednego zawodnika, już ten drugi odbiera mu ochotę do dalszych driblingów. Chwila, kiedy drużyna NRD gra w dziesiątkę. Prawa strona, Marek Dziuba, blisko Leszek Lipka. Spychani, wypychani przez obrońców NRD piłkarze polscy. Dośrodkowanie i gra Kętin, tak jest. Znakomity bramkarz. W pierwszej połowie błysnął tutaj kilkoma znakomitymi interwencjami. Wygrany pojedynek główkowy przez Nawałkę, ale resztę już Państwo widzą. Ze spokojem wybita piłka na lewo. Kisze. Lewa strona. Rüdiger w środku. Piłka poza boiskiem. Odbijać od naszej bramki będzie Zygmunt Kukla. I znów Szymanowski. Przychodzi Ogaza i dwóch zawodników. Lipka. Lato. Jeszcze Grzegorz Lato. Terlecki. Lipka. Widzieli Państwo wolne podanie piłkarza Wisły. Mam na myśli Lipkę. Przechwycone przez piłkarza NRD. Te mocne uderzenia, jakie mieliśmy w pierwszych pięciu minutach, zupełnie zdezorientowały defensywę NRD i tutaj większe było powodzenie. Boniek wybija Weissę. Ładne dośrodkowanie, zaskakujące. Ogaza tam próbuje, nic z tego. Piłka poza boiskiem, rzucają zawodnicy polscy. Marek Dziuba. Jana.
żółta kartka. Zawodnik oznaczony numerem 6. Sznup Hase. No ale najbardziej poszkodowany w tym całym zajściu jest Leszek Lipka czy Wojtek Rudy? Wojtek Rudy. Doktor Garlicki. Wraca Wojciech Rudy. No to by była ogromna strata, bo ta lewa strona tutaj dzięki Rudemu, dzięki jego pasji, dzięki jego atakowi non-stop podrywa do ataku napastników. Rzut wolny. Boniek. Na prawo. I wszystkie te piłki uderzane górą, proszę zwrócić uwagę, nawet zgrywane, tak to się mówi. To znaczy, ja się zgrywam, tylko tak piłkarze określają, że zagrane głową następnie do nadbiegającego zawodnika nie mają szans powodzenia, bo w tych pojedynkach o górną piłkę w walce w powietrzu piłkarze NRD są znacznie lepsi. Przede wszystkim ich obrońcy Derner i Wajce wyśmienicie grający głową. Wszystkie te górne piłki wrzucane tam na pole karne wybijają do swojej drugiej linii. No a potem jak Państwo widzą i Lindemann, i Weber, i Hefner wiedzą co z piłką robić. I co dzie nadal. Nawet Terlecki widzę próbuje odejść od Brauera. Także lato ucieka Kiszemu. Ciągnie za sobą zawodnika NRD piłkarz polski. Ale następny już wyrasta jak spod ziemi. Oto właśnie Hoffman na lewą stronę. Lato. Strzał i go. Nasza defensywa nie upilnowali stojącego po lewej stronie chyba Lindemana i gol dla drużyny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jeszcze raz sytuacja. Jeszcze raz widzimy radość w zespole NRD. Lindemann, Weber lub Hoff. Hefner, chyba Hefner numer 8 uzyskał tę bramkę. 17 minucie gry drugiej połowy. No więc wszystko to, co mówiliśmy o koncentracji, o ogromnej uwadze naszych linii defensywnych sprawdziło się co do Joty. No jak na nieszczęścia, to w ogóle to krakanie, prawda? No ale tak wygląda futbol. Tak wygląda futbol i przestroga nasza przed wyśmienicie ostatnio grającymi piłkarzami NRD sprawdza się. 1-0 w sytuacji, kiedy mieliśmy 4-5 znakomitych sytuacji kontra zawodników NRD. Nawet jeszcze tam w sukurs poszedł. Grzesiek Lato, nie udało się. I tutaj w takiej sytuacji, kiedy no, należało spokojnie tę piłkę przelobować nad leżącym już bramkarzem. Po odbitej piłce jeszcze jakimś cudem Grafentin wyjaśnił sytuację. Nadal drużyna NRD. No i sytuacja, jakich oglądaliśmy wiele. Rudy. Wyraźnie teraz jak gdyby naszym podcięło skrzydła. Zawodnicy NRD zbyt doświadczeni, rutynowani, aby nie wykorzystać takiego momentu. Widzą Państwo, już są w ataku, już nie ograniczają się tylko do par. Sobie mają 4-5, zagęszczają środek boiska. Piłki, spokój w każdej właściwie akcji. No
zdarzają się chociażby takie przypadki, jak ten piłka wybita poza boisko w pierwszej części. Więcej było tych uderzeń poza boczną linię, ale rezultat jest widoczny. I nadal nie widzę tu poprawy gry, zwłaszcza z lewej strony. Mam tutaj na myśli Terleckiego i Nawałkę. Wprawdzie Adam Nawałka jak zwykle szalenie dużo pracuje, ogromne serce wkłada w tę grę, ale i on, i Terlecki przeciwko atletycznym zawodnikom Niemieckiej Republiki Demokratycznej nie mają tutaj z lewej strony wiele do powiedzenia. I co dziwne, w tych 20 minutach drugiej połowy, podobnie jak w pierwszych 45, zawodnikiem wyróżniającym się jest właśnie ten piłkarz, który miał w tej chwili przy nodze piłkę, mam na myśli Leszka Lipkę. Bardzo dobrze grający, młodziutki, 21-letni piłkarz Wisły, ale jakoś nie mogą dostroić się inni zawodnicy w drugiej linii. I mówiłem o tym rozczarowaniu Nawałka, Terlecki. Powiedzmy sobie szczerze, że to bardzo ścisłe krycie, kiedy za piłkarzem chodzi dwóch bez przerwy opiekunów. Tutaj jest uwaga pod adresem Zbigniewa Bońka. No wyraźnie wpływa deprymująca na zawodnika Widzewa, który też jest mniej widoczny. Ale jeszcze 25 minut. 1-0 dla piłkarzy NRD. No to już jest znacznie gorzej, jak sytuacja, kiedy rozpoczynaliśmy drugą połowę i zwłaszcza po 5 minutach drugiej połowy. Wyśmienita gra zespołu polskiego, szybkość oddawanych piłek, błyskawiczna wymiana tych piłek, a potem znów wszystko wróciło do normy sprzed przerwy, kiedy to te miękkie podania i górne wrzucenia piłek na pole karne stawały się łatwym łupem defensywy NRD. Teraz piłkarze NRD wyraźnie wykorzystują ten moment załamania zespołu polskiego. Jest to jednak psychiczne załamanie. Tyle sytuacji. Bramka wisiała w powietrzu i naraz strata bramki. Musiało to wpłynąć w sposób bardzo deprymujący na zespół polski. Boniek, Terleckiego podanie poza boisko. Piłkarze NRD, Weber, Buschner tam pokazujący bez przerwy z naprzeciwka. Spokój i pokazanie zawodnikom, gdzie jest zegar. A na zegarze jeszcze 22 minuty. Jeszcze 23 minuty gry. Rzut wolny dla zespołu polskiego. No jeśli teraz w ciągu najbliższych 5 minut nie uda nam się wyrównać, bardzo, bardzo niedobrze będzie, proszę Państwa. Terlecki, główka, jeszcze odbita piłka przez dwóch zawodników. Strzał odbity, rykoszet, ale prosto pod nogi Brauera. Parę takich zagrań piłkarzy NRD, jakie obserwujemy w ostatnich 5 minutach po uzyskaniu tej bramki. O właśnie tutaj gdzieś ktoś o ziemię zawadzi, gdzieś piłka wyleci z ręki, strzał jakiś 30 metrów obok polskiej bramki. Wszystko to, proszę Państwa, pracuje na końcowy rezultat, który mam nadzieję nie pozostanie taki jak w tej chwili. No ale to jest tylko nadzieja. Pole karne. Faulowany Nawałka. Szymanowski. Dziuba. I Ogaza. No ja nie wiem, czy Roman Ogaza nie mógłby się trochę przenieść gdzieś na lewe skrzydło, na prawe skrzydło. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Boniek tam próbował. Ogaza nadal w środku, nadal liczy, że w tym wyskoku gdzieś przekaże tę piłkę do nadbiegającego zawodnika. Terlecki, rzut rożny. Prawie cały zespół polski. Wysoka piłka, głowa i bramki, proszę Państwa. Po wyśmienitej główce wybija
chyba Weber, a teraz już odbicie dalej. A więc słupek do przerwy. Wybicie piłki z bramki, no już właściwie sytuacja bez wyjścia. Mazur wchodzi. Marek Dziuba opuszcza boisko. Wchodzi Włodzimierz Mazur. Rudy, Rudy po skrzydle, na prawą nogę, na lewą, nie ma miejsca, aby dośrodkować tę piłkę, krótko teraz, Terlecki, Nawałka, jeszcze Nawałka, zmiana kierunku, znów Terlecki, no ciężko będzie w tej sytuacji zacentrować tę piłkę, no ale się udało, głową przed siebie i poza bramkę. Jeszcze jeden napastnik w zespole polskim. Zszedł z boiska Marek Dziuba. No ale jaki to przyniesie rezultat? Rzucamy piłkę do pola karnego niedaleko. Ale ciągle patrzę na zegar, podobnie jak trener drużyny NRD i zespół NRD. 26 minuta gry drugiej połowy. 1-0, przypominam, dla Niemieckiej Republiki Demokratycznej ze strzału Hefnera. Rudy i Szymanowski. Szymanowski, Rudy na lewej stronie, narożnik pola karnego. Dośrodkowanie po ziemi, niedobrze. No ale właściwie, a jak górą to jest dobrze, też niedobrze, bo górą grają wyśmienicie zawodnicy NRD. Terlecki. Nikt się nie kwapi z atakiem. Pisze. I sędzia do końca wytrzymał wspaniałe opanowanie nerwowe, poszkodowani przy piłce i już rozpoczyna kontrę Weber. Weber Lindemann. Po prawej stronie Riediger. Teraz Brauer. Brauer. Piękna centra, Riedigera nie była. Jest Lipka. Rudy. Boniek. Boniek wchodzi w środek. Zatrzymywany łokciem. Sędzia jest na miejscu. Rzut wolny dla zespołu polskiego. Zbigniew Boniek blisko już pole karne. Prawa strona. Szymanowski. Potknął się. Lato. Jana. Nic nie było. Gramy dalej. Szymanowski. Lipka. Piękne przejście. Blisko pole karne. Świetne zagranie. Terlecki pole karne. Zwód na prawą nogę. Na lewą. Co zrobi? Dośrodkowuje głową. Grapentin mało nie przewrócił słupka, ale złapał tą piłkę przy samym słupku. Jeszcze raz w tej sytuacji zobaczą Państwo wyśmienite zdolności, tak jest, bramkarza NRD. Co doświadczenie, to doświadczenie. 36 lat, wiele meczów znakomitych i tutaj najlepszy niewątpliwie w drużynie NRD. Bramkarz Grapentin, wysokość pola karnego, drużyna NRD. No, szczęście, wychodzimy. Terlecki. Sędzia nie zatrzymał gry. Idziemy teraz sześcioma zawodnikami, siedmioma. Lipka, piękne zagranie. Boniek, tak, faul. Jeszcze jedna zmiana w zespole polskim. Zejdzie chyba Adam Nawałka. Wójcicki.
Wchodzi Adam Nawałka, jego miejsce zajmuje Roman Wójcicki. Wzrost. No to może odegra rolę przy tych wysokich piłkach wrzucanych na pole karne. Albo to Polski. Mówię, proszę Państwa, po prostu dlatego, że odległość ogromna. Rzut rożny dla zespołu polskiego. Lato! Nadzwyczajna sprawa. Włodzimierz Mazur z 4 metrów, parę centymetrów ponad poprzeczką. Podawałem tu, proszę Państwa, dwa nazwiska. Wójcicki to Polski, ale na boisku mamy Henryka Wieczorka. Henryka Wieczorka, który wiele bramek już, mimo że jest obrońcą, uzyskał właśnie po tych różnych takich zagraniach na polu karnym przeciwnika. Może będzie miał i tym razem szczęście. Wybicie piłki. No, trener Kulesza już czyni rozpaczliwe próby, aby wzmocnić jeszcze siłę uderzenia zespołu polskiego. Lato. Wybicie piłki. 14 minut do zakończenia. Nadal 1-0 dla zespołu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Boniek. Lato i Kisze przy nim. Niesamowita sprawa. Ani razu nie popełnił Kisze błędu. Lato. I Mazur tam szykujący się do ewentualnej dobitki. Nie doczekał się jednak na piłkę. Wyjście zawodników NRD. Długie podanie. Szymanowski zdążył. Szymanowski. Przed nim Grzesiek Lato. Szymanowski. Wieczorek tu czeka. Lipka. Blisko pole karne w pełnym biegu. I odbicie. I tak jak od ściany te piłki, odbijane przez zawodników NRD. I jeszcze raz ta sama sytuacja. I znów dośrodkowanie. Lipki podał! Trzy minuty temu wykorzystuje fantastyczną sytuację i strzela głową wyrównującą bramkę. Jeszcze raz dośrodkowanie Lipki. Górnika Zabrze i proszę Państwa, znów nadzieja. 32 minuty gry minęło w drugiej połowie. Remis 1-1, ale zawodnicy NRD w przodzie. Kukla ręką na prawo. Teraz szaleństwo. Józek stawia na trybuna. Obłęd zupełny. Polska drużyna w ataku. No może teraz coś się zmieni. Zespół NRD chcą zdobyć ten remis do końca. Cofa się Rydiger. Jest także Hoffman w okolicy lewego obrońcy. Atakujemy prawą stroną. I znów czekamy na dośrodkowanie. Piękne zagranie teraz. O, tylko nie przefajnować tej sytuacji, chciałem powiedzieć. A jednak nie udało się. Jeszcze raz. I znów czekamy na dośrodkowanie. Teraz zespół NRD, jak gdyby się psychicznie zagadł. Wieczorek znów o mały głos nie doszedł do czystej pozycji. Piłka poza boiskiem. Cała drużyna w Polsce teraz do okolicach pola karnego. Niesamowita sprawa. A coraz bliżej pole karne. Do narożnika jeszcze 4 metry, 5 metrów. Wieczorek, wrzut na pole karne. Obok niego Włodzimierz Mazur, szukający tam miejsca. Ale nikt się teraz nie rusza. Teraz dopiero Terlecki przez siebie głową. Jeszcze raz Terlecki. Rudy. Mocne uderzenie. Tylko grać w polu karnym. Jest! Tam nie ma nikogo z prawej strony. Lipka ułamek sekundy się spóźnił. Gwizdek sędziego. Nie. Niesamowita historia, proszę Państwa. No i teraz te ostatnie już 11 minut. Atak non-stop. Szymanowski, prawa strona, Lato, Kisze atakuje wślizgiem. Rydiger wrócił. Wszyscy są na połowie. Walczy Lato. Rydiger.
przejście drużyny NRD przez środkową linię boiska po prawej stronie. Lindemann na lewo, Hoffmann. Nie wyszło to podanie. 10 minut nadziei jeszcze. 1-1 na Stadionie Śląskim. Jeden celny strzał i wszystko odwróciło się do góry nogami. Jak w plecy zespołu polskiego. Out. Ale pole karne coraz bliżej. Tak po parę metrów się przesuwamy z tą piłką. Ileż determinacji, ileż rozpaczy w tych wszystkich poczynaniach zespołu polskiego. No i liczyć na szczęście. Gra pędzili. Kozłowacz będzie długo piłkę. Sekundy. No zarobili 20 sekund piłka z NRD. Polska. Prawa strona. Boniek. Nie dał rady. Hetner. Wejście blisko pola karnego. Ach, zaskakujący strzał. Teraz my mieliśmy ogromne szczęście. Tam puknął jak z armaty z lewej strony Hoffmann. I słupek uratował nas, proszę Państwa. Tak jest, słupek uratował nas. Podobnie zresztą jak słupek uratował zawodników NRD w pierwszej połowie przy stanie 0-0. Tak, tu Kukla nie miał nic do powiedzenia. Strzał był szalenie mocny. Rzut rożny dla piłkarzy NRD. Teraz przy chorągiewce Weber. Uwaga. Tylko trzech jest na polu karnym. Riediger głową. I sprzątnął mu piłkę sprzed nosa Leszek Lipka, wyśmienicie grający piłkarz Wisły. Nadal zawodnik, który w drugiej linii robi całą grę. Stara się, jest w przodzie, w tyle. No, proszę Państwa, Mazur. Czekamy teraz, Wieczorek tam się przesunął. Prawa strona. Kisze, no i może szansa. Pole karne, Stanisława Terleckiego. Jeszcze raz. Niewiele brakowało. Parę centymetrów. Piłka poza boiskiem. Ryg na trybunach. Straszliwie zniecierpliwieni, zdenerwowani są widzowie. A gra Pentin tymczasem spokojnie piłkę ustawia 5 metrów od swojej bramki. 37 minuta gry. 8 minut do zakończenia spotkania Polska-NRD. Rezultat przypominam 1-1. Riediger. Wejście Szymanowskiego. Gwizdek sędziego. Już piłka w grze. Już idziemy prawą stroną. Terlecki. No lepiej, że poszedł tam na prawą stronę. Większy pożytek z niego. Po prostu dlatego, że Kisze bez przerwy chodzi za Grzesiem Lach. Jest tam stworzona luka. Lach tam próbuje walczyć, ale po tej chorobie, po tym przeziębieniu jednak nie jest w najlepszej dyspozycji. Piłka poza boiskiem. Wrzucają goście. 6 minut do zakończenia spotkania. Hoffmann. Szymanowski. Po skrzydle. Sunie tam Terlecki. Teraz by się przydało dośrodkowanie. Jeszcze jeden na prawą stronę. I głową Derner. Boniek. Weiser. Lindemann. Piękna organizacja gry przy wyjściu z tej głębokiej defensywy piłkarzy NRD. Hoffmann blisko narożnik pola karnego. Hoffmann dośrodkowanie. Riediger. Jeszcze na lewo. No i proszę Państwa, mieliśmy ogromne szczęście. Ale jeszcze nie koniec akcji. Riediger. Wybicie teraz piłki do środka. Ogaza. Lato. Nie zdąży. Zablokowany przez Riedigera. 5 minut do zakończenia spotkania. 1-1 na Stadionie Śląskim. I zawodnicy NRD, trzeba przyznać, w tej końcówce nie trzymają się kurczowo linii defensywnych. Absorbują naszą pomoc. Mniej tych piłek jest, ale idzie znów Terlecki. Z lewej strony Wieczorek.
Terlecki na prawą stronę, Grzegorz Lato, obok Kisze, Lato, udało się, odbita piłka, jeszcze Lato i sędzia pokazuje rzut wolny dla zespołu polskiego, atakowany, spychany nieprzepisowo Polak czy odwrotnie, odwrotnie, jednak Lato tam ręką, łokciem, kiedy tego młynka kręcił tam przy bocznej linii, pomagał sobie ręką. Lindemann. Weber. Rüdiger. Lindemann. Trzymają piłkarze NRD daleko, jak Państwo widzą, piłkę od swojego pola karnego. To był Schnupphase. Odbita piłka od zawodnika polskiego. Sędzia jest na miejscu, upomina, pokazuje zegarek. Doliczy może z dwie minuty. O właśnie, to są te bez przerwy takie denerwujące manewry. No ale, ale czas. Rozpoczynamy rzutem wolnym. Szymanowski. 4 minuty do zakończenia spotkania. Antoni Szymanowski. No teraz piłka musi dłuższy czas przebywać tam w okolicach pola karnego zespołu NRD. Tak jest, bo tam się może coś zdarzyć. Lato, Wieczorek. Wieczorek, blisko pole karne. Odbita piłka, rzut rożny dla zespołu polskiego. No i teraz coroślejsi. Został tylko z tyłu Antoni Szymanowski. Paweł Janas pod polem karnym. Do chorągiewki podchodzi Stanisław Terlecki. Trzymamy zaciśnięte kciuki. Uwaga, 3 minuty do zakończenia spotkania. Wysoka piłka, idzie główka tam na prawą stronę. Jeszcze Leszek Lipka. Zagarnięta piłka, głową przed siebie. Będzie bramka. Nie, wybita piłka przez zawodników NRD, a już wydawało się, że tam idzie atomowy strzał w okolice Grapentina. Zegar. 3 minuty do zakończenia. 1-1 na Stadionie Śląskim przy niesamowitym tempie z jednej i z drugiej strony. Zawodnicy NRD znów rzucają ofiarność i wolę walki tu w okolicach pola karnego zespołu polskiego. Ale szanują piłkę. Jeszcze jeden zwód. No nie dopuścić do strzału. Nie dopuścili. Idzie Lipka. Gwizdek sędziego. Popychany z tyłu rękami. 2 minuty. 1-1. Szymanowski. A piłki na polu karnym przeciwnika. Jak nie ma, tak nie ma. Tak jest. Długie uderzenie. Głową odbita piłka przed pole karne. No i teraz, proszę Państwa, Boniek, powiedzmy sobie szczerze, przepraszam, Terlecki zgubił się, nie bardzo wiedział, czy w lewo, czy w prawo dryblować. Au. Nie zatrzymał się zegar. Nadal pokazuje, że 2 minuty do zakończenia. 1-1. Ogromne napięcie. Szymanowski. Jedna z ostatnich akcji na Stadionie Śląskim. Blisko pole karne. Mazur faulował. Ustawiona piłka szalenie pieczołowicie. W szodzie zawodnicy NRD mają teraz 3 piłkarzy. Uderzenie do środka. Rudy. Nie kwapią się do ataku. Rudy. Mocno, ale niecelnie. Widać, że już ogromnie zdenerwowani są, spięci. Tak, to są sekundy już, proszę Państwa. Ruszka Boniek. Boniek coraz bliżej pola karnego. Idzie jeszcze Boniek. Strzela, zablokowany strzał. Jeszcze na prawej stronie Lipka. Lipka. O, jedyne niezrozumiałe podanie akurat w
tak dramatycznym momencie, kiedy sekundy dzielą nas od zakończenia spotkania. A więc upragniony remis, kwestia sekund. Mam na myśli zespół Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ratują nas w tej chwili jeszcze te sekundy, które chyba sędzia Patrick doliczy. Wiele było bowiem zmian, przerw. W Anglii zwykle dolicza się 2 minuty do regulaminowego czasu. I znów w powietrzu zwycięsko w odbijaniu tych piłek zawodnicy NRD. Przy wyskoku pomoc ręką. Już na prawej stronie piłka. Już w polu karnym. Lato głową przed siebie. A odbita piłka, ale jeszcze nie koniec. Szymanowski. Tak przymierzał, żeby uderzyć dokładnie pod poprzeczkę. Bramka pusta, a w niej nie ma piłki uderzonej przez polskiego piłkarza. Sekundy, proszę Państwa. Już ludzie zrezygnowani, z szarymi twarzami, wstają z miejsc, krzyczeli, dopingowali. Ale jednak, chyba nie udało się, chociaż to jeszcze mówię, jeszcze sekundy, jeszcze sędzia pokazuje, że minutę dolicza. Wolno ta piłka wędruje od pola karnego zespołu NRD. Trafiła do Janasa, wybicie piłki, Polacy wrzucać ją będą dokładnie na środkowej linii boiska. Szymanowski, no długie podanie, tak jest, ale już proszę Państwa, za późno i mecz NRD Polska kończy się rezultatem remisowym ogromnym.